jak piękne jest to Schöppingen. O, 13 szczęśliwa. Ach ty. Jakie piękne kwiaty. To tylko u Anki. Takie piękne kwiaty. To tylko mogą być u Anki. No nie. Zobacz, jakie mam piękne, zabytkowe auto. No. Myślałaś o mnie? Nie. Raczej nie. A ja. Co jest? Tak. Źle stoisz w ogóle. Nie, dlaczego? Ale też mam 13, tylko 7J13. A ty masz akty 13. No to do to mojego urodzenia, tu wiesz. No. Co tam? Nic, byłem u Jurgena, trochę za późno, bo chciałem BMW-kę remontować. Ale tam za późno przyjechałem, trochę zeszło w drodze. Mogę ci pokazać, jaką kanapę dostałem. Już dwie części mam w domu, a tutaj jest ostatnia część największa. Skórzana, nie? Od niego? Nie, nie od niego, od innych, nie? Aha. Z Batesem. Poczekaj sekundę, bo... Poczekaj chwilę. Nie? Mam ważny telefon. Dobrze, dobrze. Akumulatory. Chciałem ci zaproponować ubezpieczenia Vivamo z Polski, by były 300% taniej jak w Niemczech. Zapomnij. Ale jestem agentem. Nie, zapomnij, co ty? Wiesz, że jestem multiagentem. Nieważne, nie, dziękuję. A ty masz skąd ubezpieczenie? Ja mam tu stąd. Aha. Ale od Jurgena? Nie, nie, nie. Bo ja normalnie myślałem, że jest taniej. Się okazało, że jest 3 razy drożej i się ubezpieczam teraz z Vivamo. Płacę, ale ty możesz przecież. Płacę kwartalnie 170-180 zł, jeszcze jak jestem agentem, to 15% na mniej, bo nie muszę od ciebie brać pieniędzy. Kwartalnie, no dobra. Na 3 miesiące. No to tutaj trochę drożej jest. No. No. Mi wyliczyli, za to mi wyliczyli chyba 1200 euro, nie? Gdybym chciał przemeldować, no to się nie opłaca. Za BMW też, nie? Bez sensu. No. Teraz zarejestrowałem 2 nowe auta, Forda i Renault. Mam tu rejestrację, tylko zmieniam, nie? Aha. Jeżdżę raz tym, raz tym. No bo też kupiłem Forda i też kupiłem Renault, nie? Clio. No. No i tak się kręci. A ty masz Biedronia ze sobą? No to jeszcze z wyboru. Jeszcze z wyboru. Jeszcze z Warszawy. Nie odkleiłem, zobacz, jak wypłowiałem w ogóle. Tak, bo on stał u Jurgena, nie? Ja go widziałam. Tak, tak. No. Ja teraz go dzisiaj zabrałem, bo muszę na przyczepie zawieźć jedno auto. Na weekend 11 jadę do Polski. Jedź ze mną. Nie mogę cię, tym wracam jutro do pracy po 5 tygodniach. Miałam wypadek. Byłeś wtedy. Ty miałeś wypadek? Miałam wypadek w pracy i teraz lekarz stwierdził, ja jestem lepiej i jutro wracam do pracy. Nie chcę mi się jak cholera. A ja chyba będę chodzić do szkoły. Byłem na rozmowach. Miałem iść do Osnabrika, a się okazało, że tam nie ma miejsc już na ten rok i pojechałem do Batesa, nie? A tam też robią, no. Fajnie, fajnie. No i chyba będę się uczyć w Mele, definitywnie. Ale jeszcze nie wiem, jaki kierunek. Tam, gdzie Radek. Tak? No. Ale to pracuje się tak. Aha. Tam pracuję. No to miałbym dobrą metę. No nie wiem. No nie wiem. Metę, znałbym się z nim po prostu. Znałbyś się, no. A ty nie chcesz tego twojego Volvo opchnąć? Ale on jest drogi. To jest 2.4 motor. Aha, 2.4? Mhm. Jest wszystko w nim zrobione. Wszystko, kompletnie. Ale to jest benzyna, nie? To jest benzyna. 2.4? Ja pierdzielę, to musi różnać. 7.7 spalanie. W benzynie? Nikt by nie uwierzył. 7.7. Wiesz, to jak leci po trasie, to też jak niczego nie ciągnie, to 7.5 spali.
No proszę. Nawet jak jest nieobciążony, nawet kiedyś no widzisz. policzyłem 6,5, a 2,2. Oczywiście ja i stary Opel, nie? Spike, ja z nim na auto, na tym na autostradzie jeżdżę 180-200, no to dobra, to wtedy masz 8,7 musisz. Ha, to wtedy wiadomo, że tylko 9 może pociągnąć, jak złe warunki. Ale nie? Jeździ genialnie, ja jestem zadowolona, jak go sprzedała, ale to powyżej 5. Nie, no to jest realna cena. No, to... Znalazł do mnie telefon, nie? Nie, jest po prostu w idealnym stanie, więc tu nie ma się... To tak jak ty. tak. No, nie ma się do czego przyczepić. Nie, wszystko skóra świeża. No. Dlatego siedzenie wiadomo są zużyte, bo to jest 2009 rocznik. Trochę skóra jest ten, ale tak jest wszystko idealnie. No, to nie ma co buczać. Dobra, tak będę sprzedawać, masz do mnie numer, nie? No czy tak. Chcesz wizytówki? Nie mam numer, mam wizytówkę. Zgadnij mam numer do ciebie. Nie musisz mieć. Nie wszyscy mają. Nie wszyscy mają. Okay. Ja mu właśnie nogi wyczyścić. No nie zdążyłam. Ale po co czyścić? Tylko jeździć. No nie, mówię ci, jeździ genialnie. Ja jestem taki... Ale moja Sintra też jeździ genialnie. Naprawdę, moja Sintra jeździ genialnie. No po prostu jakby z nią się przejechała, to by bo się to jest zakochała. To jest jeden z tych lepszych, starszych samochodów. Tak. No. To są silniki po prostu super. On miał już ten i w ogóle mój kolega z Warszawy się dziwi. Jak to jest, że ona jest tak utrzymana? Bo wszystkie Sintry w Polsce są zgnite, nie? No dokładnie. A tutaj progi, wszystko jest cacy. Ja tylko tam przednia trochę, klapa. Tam trochę jeszcze. Ale ja nic nie robiłem. Ale nic nie robiłeś. Od jak ją kupiłem 6 lat, to może 2 razy ją umyłem. Tak, to deszcz myje. Dosłownie no. Deszcz. Nie, bo ani kapki rdzy, ani nic nie widzę na razie, gdzieś tam trochę. Tutaj, ale znaczy. Wygląda bardzo dobrze. Blachy ma zdrowe. Z przodu, tak jak kupiłem 6 lat temu, ma bąble pod tym lakierem i ten lakier trzyma to wszystko, nie odpada. Zobacz, ile bąbli ma. Bąble zresztą tak jak twoje na przodzie, nie? Takie już duże są. A, ty chyba jest, wiadomo, że na silikonie jedziesz, bo to niemożliwe, że tak się dobrze utrzymujesz. Nie, ja na silikonie nie. Nie, Radek dobrze masuje. Aha, Radek ma fajnie, nie? Tak, tylko że daleko. Ej, poznajesz mnie, nie? Pewnie, do każdego się tuli głupek jeden. Głupek jeden się do każdego tulisz, nie? A ja dzisiaj mam zamieszanie, mam terminy, jutro do tej pracy. Aha. Teraz byłam na fizjoterapii jeszcze, bo fizjoterapia. A mnie też tutaj cały czas. Mam klucze. Ja tak się ostatnio zaczosnąłem, nie mogłem wejść całą. No ja bym miała. Całą tą miałem w piwnicy przesiedziane, nie? W slipkach i w koszulce. Sąsiedzi mi nie chcieli otworzyć, bo jak zobaczyli faceta, który stoi po prostu prawie nago, nie? To nie otworzą w nocy. No pewnie, że nie. Ja pierdzielę. Dobra, jadę. Leć. Jadę zobaczyć do Deki, bo tam zawsze kwiaty kupowałem niedrogo. No. I może kupię, bo całe okno mam w doniczkach, ładną ziemię kupiłem i chcę sobie zrobić dekorację, nie? No ale ty mieszkasz teraz tam, w Osnabrücku, czy w Polsce, czy gdzie ty nie, jesteś? Nie, ja teraz mieszkam w Osterkapel i no. Mam dach geschoss, mam 3 pokoje, jedno zrobiłem na biuro. Słuchaj, wpisz w YouTube no. TVAG, duże litery no. I wyskoczą ci filmy, które kręcę na miejscu. Ja nie wiem, jak ty to robisz. Ja mam kilka aparatów. Dobra, leci lepiej, fajnie, że wpadłeś na chwilę. No. Dobra. Zostałbym do rana, ale no jest Radek i on dobrze masuje. To jest problem. To jest problem. Wiesz co, wiesz jak to jest? Jak kobieta nie szuka, to kurwa kolejka stoi. A jak kobieta szuka, nic nie ma. To tak jak ja szukam i nic nie ma. A jak nie szukam, to się przyczepiają. No, widzisz, tak to jest. Czyli musisz odpuścić. Tak. No. Ja ogólnie mówię w hajmie, że ja poszukuję kobiety od 60 do 130. Młodszej nie biorę, bo to musi być kobieta z doświadczeniem. Aha, no tak. I wszyscy od razu no, nie. Walnięte albo ja wiesz. To tylko może Polak wymyśleć, nie? Ale słuchaj, coraz lepiej wyglądasz. Doszłeś chyba do siebie już. Biżuterię odebrałem od Jurgena, bo tam mechanikowate dziewczyny. No, ładne te czerwone. No to weź ode mnie. Pokaż. Nie będę nic brać, kasę ci dam. Ale to czemu? Nikt nie tam nic nie chciał? Nie, tam... Wiesz, ja miałem całą torbę od niego, niedawno odebrałem, a to zostawiłem, bo jedna dziewczyna jest mechanikiem, to nie? Strasznie długie. I ten, i miała sobie pooglądać, poprzymierzać, ale dzisiaj mi oddali, dali mi im piwo, bo mają mi BMW-kę zrobić. Aha. No i wiesz. Ładne wszystko. No wszystkie ładne są, a jeszcze mam całą torbę u siebie, nie? Aha. Przyjedź z jakąś koleżanką.
Nie masz jakiejś koleżanki tam? Nie, niestety wszystkie albo żonaty. Ale powyżej 60. Nie, nie ma. Czarne też ładne, czarne. Ładne. Masakra, nie? Masz ładne rzeczy. No i mam tą twoją bransoletkę, ale w domu. No. Luster kapel. Ja. Kiedyś tam. No ale to też kasę. Te czarne są ładne, co to jest? Ale to jest co? Nie wiadomo co, nie? Co które? Te. A to są takie swarowskiego kryształy. Ładne. To jeszcze miałem, jak miałem w Kauflandzie sklep. Uh-huh, ładne. Ile chcesz za nie? Ale nie mam kasy teraz. Co? Ja ile możesz dać? Nie mam nic teraz. Jestem goła i wesoła. Przyjdzie. Ale to jest srebro, to nie jest metal. Wiem. Są wszystkie ze srebra. Ja to przy okazji zastanów się, ile będziesz chciał za nie i powiesz. No to weź teraz. Nie, no będę ci... Napiszę ci adres, jak będziesz miała pieniądze, mi wyślesz w kopercie. No tak, potem ty mi zaśpiewasz, nie wiadomo, jaką 20 cenę. 20 euro. Zapomnij, to w Polsce dostanę taniej. W Polsce nie dostaniesz? Byłam teraz w Łodzi. 2 tygodnie. Takie ze srebra? Tak, takie ze srebra. To daj 10 euro w gotówce i nic więcej nie chcę. Daj butelki, to sprzedam w ETC. Nic nie będę brać, dzięki, na razie. Będziesz miał przy okazji, będę miała kasę, to ci. Nie, no to przyjedź do mnie, jaki problem? Siądziesz 100 km, jesteś na miejscu. A ja będę przyjeżdżać, może ja do Radka kiedyś tam. O! 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 To się umówimy. No. Jakby Radek źle masował. No, jakby źle masował. Dobry. Właśnie, to powiedz, że masz alternatywę. Daj ci, napiszę adres. Masz coś? Tutaj ci napiszę. Ale nie mam nic do... Ja mam wszystko. Jestem przygotowany. Ja bo wcale nie psa zgubiłam, myślałam, jest tutaj. To jest tak. Czyli Artur Głowacki. Mhm. To już wiemy. No ja cię podziwiam. Ty jednak systematycznie jeździsz. 7. 4, 9. Zwenasz trasę. 179, nie 6. Dobrze, okazję, no. Dobra. Tak czy inaczej, możecie dobra z Radkiem wstąpić. Ja. Radek w szpitalu ma na pewno dużo pielęgniarek z Polski. Radek to w ogóle jest pokręcony ostatnio. Już nie narzekaj. Tak, wiesz co? Będzie dobrze. Wy to mężczyźni, jak przychodzi co do czego, to po prostu macie stracha. Spike, chodź tutaj. Ale słuchaj, ja już też mam 57 lat. Ja już taki młody. Już? 57. No to dobrze wyglądasz, jak na te swoje jak, 57. Jak wtedy jeszcze tutaj pracowałem i was odwiedzałem, to byłem młodszy. Teraz już te lata poleciały. Już też nie ta kondycja. No. Ja nie mam w ogóle ochoty na seks. Ja tylko chcę po prostu rozmawiać. Ale do towarzystwa ja mieć kobietę. Ja powiedziałam, że coś chcę. No. Ja potrzebuję kobiety do towarzystwa, a nie do seksu. Ale to z wiekiem tak przychodzi, bo musisz no mieć przyjaciółkę, kogoś, z kim będziesz spędzał czas. Taką normalną kobietę, no, wiesz. No. Albo po prostu starą 90 lat, albo 20, która dobrze fika. A nie potrzebuje seksu, bo młode dziewczyny tak też seksu nie potrzebują. Młode nie? dziewczyny chcą kasy, domu i dzieci. Właśnie. A ja mam kasę, dom i dzieci. A dzieci mogę im zrobić. Nawet piątkę od razu. Jedno za drugim. I co? Nawet jak miała koleżankę, to mogę jedną zapładniać i drugą. Bo jak podzielą mój majątek, to no jeszcze dobrze żyją, jak ja umrę. Ty nie mówisz poważnie. Mówię na całkowicie poważnie. Mówię całkowicie poważnie. Już mi to wszystko lata koło, wiesz, pędzla i nie wiadomo czego. A nie lepiej mieć stałą przyjaciółkę, normalną? Nie, bo ja chcę mieć jeszcze dzieci. Przecież ja masz, chcę mieć jeszcze dzieci. Masz syna. Ale on ze mną nie utrzymuje 5 lat kontaktów. Ja mu piszę kartki na urodziny i on nie ma ani słowa dziękuję, żeby SMS wysłał. To po co mi? To co się tak pogniewał? No. Jak nie chcę mieć kontaktów z prezydentem przyszłym, to będę prezydentem sam, nawet bez kobiety, nie? Po co mam mi doradzać na łóżku, jak mam rządzić państwem polskim, nie? A poza tym wszystkie rządy są żydowskie. Przecież wiadomo, że Konfederacja już przyznała, że wszyscy w Konfederacji są Żydami, nie? No mówię, dlatego oni się bali ze mną zrobić zdjęcie, nie? Jak Korwin mówi, przyjedź do Warszawy, to będziemy gadać. Przyjechałem i on mówi, nie, nie, nie. Bo on się dowiedział, że jestem oficerem. Aha. A Żydzi się boją wojskowych. No zgadza się. On się zrobił normalnie blady, jak mnie zobaczył. A, to pan, nie. Niech pan jedzie, nie? Mówi, ale ja mam 10 tysięcy wizytówek na Warszawę. Ale pan nie ma żadnych szans. Pan niech jedzie, nie? Ja mówię, kurde, coś mu nie tak jest chyba, nie? Jego Korynna idzie z takimi wargami, mówię, całą noc ciągnęła, czy jak? Też chora jakaś, zakatarzona, może są przeziębieni, nie? I to było w lutym. Ja nie chciałem uwierzyć, co się z nimi dzieje. A jak Bosaka spotkałem, a, to pan,
Nie, nie, nie. Ja nie mogę sobie z panem zdjęcia zrobić, bo to będzie źle wyglądało, wie pan, politycznie, nie? Hmm. On mówi, ale ja nie jestem politykiem, ja jestem przedsiębiorcą. Hmm. A pan walczy o przedsiębiorców, żeby zaniżyć podatki. Hmm. Ale nie, dziękuję. Hmm. Wszystkimi sobie robił, tak? Hmm. Ale ze mną nie. A przecież startowałem z Konfederacji. A może, nie wiem, masz złą opinię i się boją. Nie, nie, to są Żydzi. A. Mi kolega, sprawca, w ogóle znawca od Żydów powiedział, że Żydzi tak mają. I dał mi książeczkę, która niedługo będzie publikowana na mojej stronie Artur Myślnik Prezydent. I teraz z tej strony Artur Prezydent wchodzisz na Artur Myślnik Głowacki albo z Artur Myślnik Głowacki na Artur Prezydent i na Grosshandel. Grosshandel to jest moja strona biznesowa. To wiem. Widziałaś ją? Widziałam. No, ona się rozbudowuje. Tam będą samochody, biżuteria, te kolczyki też. Aha. I inne rzeczy jeszcze. Było dużo kreatywnych rozwiązań. Dobrze. Będziesz dalej kręcił klocki. Ważne, żeby mieć. Mam po prostu dobrych teraz ludzi, którzy chcą mi budować tą stronę i chcą zarabiać pieniądze. Ja powiedziałem tak. Chłopaki, powiedzcie mi jedno. Jesteście młodzi, macie 18 lat. Uczycie się jeszcze w szkole. Zrobicie prawo jazdy, dam wam samochody. Będziecie jeździć. Nie? Hmm. Oczywiście jak będziecie dziewczyny wozić, to wy macie tankować, ale nie ja. Ale samochody dostaniecie. Hmm. I teraz mi powiedzcie tak. Czy wam się liczy idea, czy wam się liczy kasa? Panie Arturze, pan powiedział, że wybory, obojętnie jakie wybory, to jest biznes. Ja mówię tak, bo to jest biznes. No. Tylko, że mi biznes się nie liczy, tak jak idea, co chcę zrobić, nie? Nie, to my, powiem panu szczerze, jak jest, nie? W związku z tym, że pan chce robić na wyborach biznes, ale ma pan ideę w głowie, no to my chcemy robić biznes z panem i chodzi o to, żeby nam trochę pieniędzy kapało. No to oni nie mają ideologicznie poukładane, tylko materialnie. Mm. No to materie mają, tak? Mm. No ile mam samochodów teraz, nie? Gdzieś koło 30 no chyba dobra, mam. A gdzie je opychasz? W Polsce? Potem? W Polsce one stoją, bo one czekają na wybory. One będą wszystkie oklejone i będą stały w różnych miastach. Pod telewizją, w centralnych miejscach, nie? A to jest jeszcze 5 lat. Przygotowuję się na razie, dlatego ściągam to wszystko. No dobra. Ja dzisiaj powiedziałem Jurgenowi, że wybory też będę startować, bo to już jest. Ja już ogłaszam, że startuję i piszę wszędzie, bo ja się muszę do tego przygotować i ja wybory traktuję jako hobby. Każdy ma swoje hobby, nie? Wędkarstwo też jest moim hobby. Inny lubi zbierać znaczki, trzeci kolekcjonować dziewczyny. Ja nie muszę kolekcjonować dziewczyn. Ja jestem sam i wiem, co mam zrobić. No. A poza tym mam dużo biżuterii. A do biżuterii zawsze dziewczyny przyjdą, no ładne, bo no lubią. Kurde, to no to weź sobie te kolczyki, no. Weź wyciągnij. Poczekaj. I noś je, no. Te są ładne. To by pasowały do mojej tutaj teraz. No one są zajebiste, to są tak zwane bagietki. Zobaczę, czy mam dyle. A weź te drugie też. Nie. One są zajebiste. Nie mogę. A nie, jak nie. Ja ciebie lubię, jak ty masz biżuterię ładną. Wszystkie kobiety lubię, kochane. Czekaj, zobaczę, czy mam dychę. To ci dam. No, dobra. Mogą być butelki, to sprzedam w EDC. Ach, butelki. Czekaj, słuchaj. To proszę państwa jest, że biżuteria przyciąga kobiety, a kobiety przyciągają biżuterię. Tak to jest, że biżuteria przyciąga kobietę. Dziękuję. Proszę. A kobiety przyciągają biżuterię. No. I 4-4-4. No proszę, widzisz? Ja pierdzielę. No. No dobra. Końcówka mojego numeru telefonu. A ja mam 8-8-8-8. No widzisz. Słuchaj. Weź u siebie w szpitalu, rozdaj moje wizytówki. Każdy wejdzie na tą stronę, powiedzcie, że to jest ale prezydent Polski. Bo oni tak nie wiedzą, że jest Duda czy ktokolwiek. Oni będą wchodzić. Wiedzą. Tam pracują same bauery, ale wiedzą. Masz tutaj chociaż 10. Rozdaj. Nie, bo ja nie. Zostaw. Ale słuchaj. Co? Młodym dziewczynom ze szkoły. Ja, wiesz, po co idę do szkoły? Bo ja wszystkim rozdam. I one klikają wtedy. Ja mam dużo filmów. One mają z tego zabawę. Dobra. Rozdaj mądrym dziewczynom, ale mądrym, nie głupim. Powiesz. Chyba, że głupim, które mają dużo pieniędzy i domy do sprzedania. Powtykaj gdzieś tam. Dobrze. Bogatym pacjentom, że jestem dobrym flagą. Dobra, zmykaj już. Fajnie się z tobą gada, ale dobrze wyglądasz. Ty też. Coraz lepiej. Ostatnio byłeś taki bardziej przemęczony. O Jezu. Nie wiem, kto cię ścinał, ale wygląda. Fryzurę masz fajną. Pierwszy raz masz taką... Właśnie Danuta, która się we mnie zakochała. Ale ostatnio zadzwoniła, powiedziała, to już jest koniec. To, co ty wstawiasz w internecie, to jest koniec, nie? A ja mówię, co ja wstawiam?
No dziwki. A my, to nie są dziwki, to są piosenki, to są przeboje. Tylko na początku jest kobieta, która na przykład jest w stroju kąpielowym, ale jak klikniesz, to idą po plaży różne dziewczyny. Też bym zrobiła to samo, co ona. I bym to samo ci powiedziała. Ale przecież to nie można być zazdrosny, że ja lubię piosenki słuchać, bo każdy lubi disco polo. Cześć, Arturku. Dzięki za fajne kolczyki. Odezwij się, jak będziesz znowu. Mam kolczyki też do pępka. Tylko do warg nie mam. Nie. To już nie. Starczy tatuaż, już mam. Ale do pępka mam. Dobra. Ciao. Walczymy nadal o Polskę. Tak jest. Dzięki tobie wygram wybory. Zobaczysz. Zobaczysz, że dzięki tobie wygram wybory. Słuchaj, a przede wszystkim to... na razie idę do szkoły. Dobra. Bo muszę się uczyć. Ale nie, powiem ci szczerze, to nie jest głupi pomysł, chociaż te w twoim wieku, jeszcze nie jesteś stary, ale dasz radę? 3 lata. No to przecież 3 lata to raz dwa. No, pach nie ma. No dobra. Okej. Okay. Dziadek już ma temat. Znowu kolejny facet był. Dzisiaj było 2? Ty jesteś 3 dzisiaj. Było 2 ogrodników, bo będą mi ogród robić. Jak coś, to ja ci też mogę przeorać ziemię na przykład. Tak. Na razie. Pa. Tak, proszę państwa, Anka jest fajna, zawsze z nią można sobie pogadać. Oczywiście pożartować, bo chodzi o to, żebyśmy się śmiali codziennie, bo człowiek jak się nie śmieje, nie żartuje, to koronawirus dopada i niszczy. A tak jak się człowiek śmieje, to system immunologiczny człowieka walczy z tą koroną i wierzcie mi, naprawdę czuję się coraz lepiej. Dziękuję serdecznie i z pięknego Shoppingen. Pozdrawiam wszystkich moich fanów i proszę, wchodźcie na stronę artur-prezydent.pl i artur-glowacki.pl, a stamtąd dojdziecie do innych jeszcze stron. Dziękuję serdecznie, puściłem tą babcię, bo ma wszystkie 3 trójki, także fajny numer. I jeszcze ma MSIA, czyli misja. Misja 3 trójek, no proszę. Sintra mi chodzi wspaniale. Shoppingen jest pięknym miasteczkiem. O, ładne dziewczyny jeżdżą w długich blond włosach. To pewnie jakieś Niemki spokrewnione z Rosjankami. No i przede wszystkim wspaniały doktor Hoffman, który tutaj ma swoją praksis. No i kościół świętego Dionizego. Wspaniale. Pozdrawiamy doktora Hoffmana. Pozdrawiamy dziewczyny z apteki Shoppingen. Ja dzisiaj mam naprawdę szczęśliwy dzień. W związku z tym, że jest to dzień, który zapisuje się w historii, bo jest to 1 września. Pozdrawiamy wszystkich tych, którzy myślą o Polsce pozytywnie. Obyśmy nie musieli przeżywać tego, co było jeszcze kiedyś. Czyli tej II wojny światowej. Ponieważ wiecie, ile ludzi zginęło, a teraz ginie bardziej od stresu chyba, jak od tego wirusa, ponieważ na sam stres umiera dziennie na pewno wiele osób. Tak, proszę państwa, widzicie, że tutaj emigrantów nie brakuje. Dziewczyna, która ma ładne oczy i ciemne włosy. Wiadomo, że nie przyjechała tutaj z Niemiec, tylko z kraju, który ma się opiekować Niemcami, wspomagać ich podatkami.
jedziemy do Edeki, bo tutaj w Edece, w Shoppingen, można naprawdę znaleźć takie okazje fajnych różnych sadzonek, kwiatów, cebuli, że warto je kupić. No kupuję po prostu kwiaty za niecałe euro, takie, które są warte po 30 zł w Polsce. No, także wiecie już teraz, skąd biorę kwiaty. Właśnie z Shoppingen, z Edeki. A tutaj do Holandii jest blisko, dlatego o, zobaczcie, jak się wszystko buduje. Domy rosną jak grzyby po deszczu. O, i nowa holenderska dostawa kwiatów. To zobaczcie, ile tego wszystkiego jest. Nic tylko wybierać. Jakieś dynie nawet są teraz. Proszę bardzo. Zaraz zrobimy zakupy i wsadzimy to wszystko ładnie do ziemi. 8825 Bor A. No, zobaczymy. Zobaczymy, proszę Państwa, jak będzie się ten dzień dzisiaj jeszcze układać, bo czuję, że będę miał szczęście i na razie postawiamy z pięknego Shoppingen. Do następnego razu. Halo, dzień dobry. Wiadomo, że to była Polka.